No to tak, zaklepujemy kolejną rozmowę z naszym ekspertem. Anna Rafaląd, hodowca roślin, moja droga, przygotowałaś dużo ładnych dobroci. Powiem na ci, zewnątrz że plucha. Coś do domu. Tak, to są bardzo smakowite kompozycje, można by tak powiedzieć. To znaczy nie są one do jedzenia, natomiast smakowite w kolory, można by tak powiedzieć. Smakowite dla naszych oczu. Dokładnie. I co ważne, te kompozycje wszystkie są wykonane z rzeczy, które są w pobliżu nas, czyli w domach, w ogrodach czy w parkach. Do takich kompozycji możemy wykorzystać różnego rodzaju pędy, na przykład pędy derenia, pędy wierzby. Doskonale do tego nadają się takie owocostanne miechunki czy bluszcz ogrodowy. A co to jest? To jest właśnie miechunka, z tym, że ona jest przyczepiona takim specjalnym klejem do tego pędu. Pięknie to wszystko jest prawdziwe, czy coś tu jest tak, wszystkie te sztuczne, rzeczy są żywe. Po prostu to jak z plastiku, ale w sensie nie, oczywiście nie w pejoratywnym znaczeniu. Tak, to są wszystko żywe roślinki, które już przechodzą niejako w stan spoczynku, natomiast niektóre z nich zachowują jeszcze cały czas żywy kolor zielony. Mamy tu na przykład suszone hortensje, które doskonale, tu są akurat pokolorowane, na przykład na kolor czerwony. Które ale doskonale czym pokolorowane? Można używać specjalnym sprayem, tak. Okay. Większość tych kompozycji można zrobić samemu. Na przykład jeżeli znajdziemy taki, powiedzmy sobie tutaj, kawałek kory na spacerze w lesie, można go doskonale wykorzystać i zrobić taką kompozycję jesienną właśnie też z pozbieranych różnego typu. Na przykład tu mamy tawułki, owoce róży czy ognika. Przypominają nieco owoce jarzębiny, natomiast to jest ognik. Tak samo tutaj te żółte owocki w tych kompozycjach to są tak samo właśnie, to też jest ten ognik. A w jaki sposób zasuszyć takie różne elementy naszego środowiska? Jeśli chodzi na przykład o trawę, to one automatycznie praktycznie same zasychają i to jest to taki materiał bardzo wdzięczny właśnie do suchych kompozycji. Jeśli chodzi o hortensję, to najlepiej chyba sprawdzają się takie, które po prostu same w naturalny sposób się zasuszą na roślinie. Czyli pod koniec lata, jesienią, one same zasychają, zmieniają swój kolor na taki brązowy lekko i wtedy nadają się do ścięcia. Czasami też można wykorzystać je w ten sposób, że ścina się przed jakby okresem zbrązowienia tych płateczków. Jak roślina jeszcze ma taki kolor na przykład różowo-biały, wówczas trzeba zebrać takie pędy, związać je i powiesić w ciemnym takim miejscu, żeby sobie przeschły i będą miały taki kolor delikatniejszy, ale nie brązowy, tylko taki bardziej jak prawdziwy kwiat. A czy my możemy w jakiś sposób zabezpieczyć na przykład lakierem te rośliny, żeby one dłużej nam wytrzymały w domu? Można, chociaż one tak naprawdę doskonale się zachowują bez tego. Taka kompozycja 2-3 tygodnie spokojnie, nawet i dłużej. Tu są na przykład też takie rajskie jabłuszka. No to one troszeczkę szybciej jakby oblatują z tych pędów. Natomiast jeśli się na przykład popryska takim specjalnym lakierem, czy no, w ten sposób można też zabezpieczać. Powiem ci wprost, te dwie jesienne kompozycje wyglądają naprawdę spektakularnie. Ja przypuszczam, że to jest trochę wyższa szkoła jazdy, ale czy możemy jakoś próbować przygotować coś takiego, chociaż podobnego w domu? Oczywiście. To znaczy, jeśli chodzi o takie kompozycje, można wykorzystać do tego różnego rodzaju naczynia i potrzebna by była taka gomka florystyczna, albo do suchych bukietów, albo mocnych. Bo taka zielona, w środku jest ta gąbka, prawda? W środku jest taka gąbka, może być ona mokra, taka zielona, więc można tam sobie zajrzeć spokojnie. I tak ją po prostu okrywamy, żeby te pędy zakryły całość tej gąbki. Można wykorzystać owoce, jabłka na przykład. Tutaj to mamy prawdziwe takie jabłko? Prawdziwe jabłko, smakowity pigwowiec, który też doskonale się przetrzymuje. Można też wykorzystać takie suchą gąbkę, do której wbija się właśnie takie zasuszone elementy kwiatowe. No bo zielona wykorzystywana jest właśnie do takich kompozycji, w których rośliny jeszcze, powiedzmy sobie, żyją, bądź żeby zachowały dłużej świeżość. No i nasza polska jarzębina, widzę, że jest wykorzystana. To znaczy, tak, to jest jarzębina, czy nie? To tak jest, wygląda. Chyba mamy jarzębinę na mchu, tak? To też jest ognik, ale bardzo podobnie wygląda. Natomiast to jest taki krzew ozdobny właśnie z takich kuleczek. Typowy właśnie dla naszego też, no, można powiedzieć, krajobrazu. Także bardzo, bardzo zachęcamy właśnie takie kuleczki. A tu są jeszcze... A to dla leniuszków. No można też zwykłe takie, prawda, ozdobne jakieś gałązki włożyć do wazonu i też to urokliwie wygląda. A przy tym jest to naprawdę super zabawa dla na przykład rodzin, całych rodzin po prostu. Idziemy wspólnie całą rodziną na spacer, zbieramy, każdy zbiera jakąś, że tak powiem, jakiś element jesieni, prawda? I można je doskonale później wykorzystać. Wspólnie układamy
mamy parę godzin mamy z głowy niejako, a przy tym mile spędzony czas, bo i trochę na świeżym powietrzu i w domku. Jeszcze co chciałam ciekawego pokazać, bo tu na przykład są takie owocostany puszyste, to są owocostany powojników, więc one, tu kiedyś był kwiat, piękny kwiat, różnego koloru i jesienią ten kwiat przemienia się właśnie w takie owocostany, które można doskonale właśnie w tych kompozycjach wykorzystać. Taki puszek to jest po prostu, są nasionka tego powojnika, więc też to jest taka ciekawostka, pierwszy można powiedzieć. Na oczy. Super. Jest to bardzo milutkie, można właśnie wykorzystać do różnych kompozycji. Ile takie kompozycje nam przetrwają w domu w okresie grzewczym? Czy to jest na lato tak naprawdę? Nie, możemy tylko odkurzać z roku na rok. Ewentualnie niektóre zielone elementy, na przykład tutaj jest taki wianuszek zrobiony z żywego bluszczu, więc to może troszeczkę, że tak powiem, po dwóch około tygodniach czy trzech. Ale też jest jakiś nabłyszczony, tak? Czy tak, zalakierowany jakimś sprayem? On jest specjalnym nabłyszczonym takim, tak, lakierem do kwiatów, żeby sprawiał wrażenie, że one są bardziej takie żywe, zielone. A sprawdzi się taka zasada, że no tutaj mi się troszeczkę już nie wygląda za ładnie, wyjmuję, zastępuję innym. Oczywiście, że fragmentem. Tak, jak najbardziej. Poza tym te hortensje, czy inne kwiaty, czy trawy, można kolorować. Tutaj na przykład mamy takie proso ozdobne. Też właśnie w naturze wygląda inaczej, ale jest pokolorowane. A tutaj jest biała farba? Tak, tu jest tak, dokładnie. Pięknie to wygląda. Tu jest taka bardziej kompozycja właśnie wykorzystująca te zimne kolory z ciepłymi, więc tutaj też jest jakby dowolność. Jaki kto ma pomysł, może wykorzystać, także... Ja to jestem pod wrażeniem tych liści, które są, patrz, jak ładnie przylakierowane, czy też niektóre są pokolorowane, tak. Sprayem. No dobrze, drodzy państwo, mówi się, że tego kwiatu jest pół światu. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo on jest jeden. Jeden na milion i wyjątkowy. Tomasz Królikowski.